Akademia Dobrego Tematu. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Lewandowska Aleksandra. Jestem konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim lekarzem praktykiem. Dla mnie, mam to szczęście, moja praca jest pasją i tego też staram się uczyć studentów, którzy są bardzo często przed wyborem różnego rodzaju specjalizacji. Bardzo cenię sobie pracę z dziećmi, z nastolatkami oraz z ich najbliższymi. Często też powtarzam, że to właśnie dzieci, nastolatkowie uczą mnie cały czas i dzięki doświadczeniu, które zdobywam w relacji z moimi pacjentami, mam poczucie, że jestem, mam nadzieję, coraz lepszym człowiekiem. Jak budować odporność psychiczną u dzieci i młodzieży? Odporność psychiczna jest to bardzo ważny temat i budowanie tej odporności to jest tak naprawdę praca, którą powinni zacząć już rodzice na etapie przygotowywania się do roli rodzica. A żeby się dobrze przygotować z kolei do roli rodzica, tak wracamy się i cofamy wstecz, powinniśmy zadbać o to, żeby dzieci właśnie już na etapie tak naprawdę przedszkola, potem idąc dalej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, mieli zajęcia, które rozwijają u nich obszar emocjonalny i kompetencje społeczne, które uczą właśnie uczą takiej elastyczności, umiejętności adaptacji do różnych warunków, tak, również tych trudnych, również tych kryzysowych. Ale żeby sobie z tym poradzić, niezwykle ważne jest też poznawanie siebie i umiejętność rozpoznawania u siebie mocnych i tych słabszych stron, bo każdy z nas takie ma. Ja zwracam na to uwagę i mówię o tej pracy u podstaw, tak, i tak jeszcze raz powtórzę, zaczynając od przedszkolaka, z tego względu, że im więcej, no właśnie wiemy o sobie, tym jesteśmy bardziej przygotowani na różnego rodzaju sytuacje trudne, bo między innymi emocje, myśli, uczucia, które w nas się pojawiają, informują też nas o tym, z czym możemy sobie poradzić, gdzie potrzebujemy pomocy i wsparcia, ale żebyśmy z kolei umieli się w tym rozeznać i umiejętnie w tych obszarach poruszać, no jest tak ważna jest właśnie ta uważność na siebie, tak? I umiejętność rozpoznawania tych swoich potrzeb. Co w sytuacji, gdy nastolatek ma wyższe kompetencje emocjonalne niż jego otoczenie? Jest to niezwykłe wyzwanie dla dziecka czy nastolatka, które można powiedzieć, że tak jak to mówię, poruszając się na tej drabinie, tak, takiego własnego rozwoju, mierzy się z taką sytuacją, że jest bardziej świadomy niż na przykład jego rodzice. A powiem uczciwie, że te sytuacje dosyć często się zdarzają, tak? Czyli nastolatkowie, czy nawet dzieci, które są już uczone, bo wiemy doskonale, że też mamy takie doświadczenia, że szkoły też, te uważne szkoły pracują nad tymi obszarami, które wymieniłam, tak, obszarem emocjonalnym, tak, czy taką uważnością na te kompetencje społeczne. I tutaj rodzi się problem, bo oczywiście, jeżeli się stykają dwa światy, tak to ujmę, tak, ten jeden świat tej wrażliwości, uważności na siebie, na drugiego człowieka i na przykład świat rodzica i podejście rodzica, że takie dyrektywne, ja wiem lepiej, tak, ty jesteś młodszy, nie ma takiej relacji partnerskiej. Ja tutaj mówię o takiej relacji jednak rodzic dziecko, rodzic nastolatek, ale z takim zrozumieniem siebie, swoich potrzeb. I problem polega na tym, jak mamy pokolenie jeszcze tych rodziców, którzy właśnie nie byli uczeni tego, tak? Dla których w ogóle temat emocji w pewnym sensie to był taki temat zamknięty, gdzie jeszcze było takie przekonanie, bardzo krzywdzące, które jeszcze gdzieś pokutuje w naszym społeczeństwie, że są tak zwane dobre emocje, i tak zwane złe emocje i jest przyzwolenie na wyrażanie tylko tych dobrych emocji, czyli przede wszystkim radości i takiego przekazu bądź uśmiechnięty, a jak pojawiają się trudne emocje, smutek, złość, gniew, zazdrość, zawiść, to nie było zgody w ogóle na wyrażanie, mówienie o tym, tak? I tu pojawiają się problemy, bo my cały czas jako też eksperci, specjaliści zwracamy uwagę i uczymy dzieci, nastolatków, ale również i rodziców, również i osoby dorosłe, że najważniejsze jest tworzenie tej przestrzeni, żeby te emocje wyrażać, tak? I proszę mi uwierzyć, że często tak się zdarza,
Oczywiście największy efekt jest wtedy, kiedy mamy pracę i z nastolatkiem, i z rodzicem. Ale niekiedy mamy takie sytuacje, że jest gotowość w tym dziecku czy w nastolatku, w rodzicu trochę mniejsza. Ale też mamy jednocześnie takie doświadczenia, że nawet jak zaczynamy od tej pracy z nastolatkiem, trochę na, jak mówi to powiedzenie, kropla drąży skałę, jak nawet jedna osoba tak w strukturze rodziny zaczyna pracę, to siłą rzeczy, jak to z naczyniami połączonymi, to się też przekłada na kolejne osoby i na relacje tak pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, ale jest to niewątpliwie trudniejsze, dlatego mówiąc i o profilaktyce, i o oddziaływaniach, które na przykład są konieczne, kiedy już mamy problem, to absolutnie koncentrując się tylko na przykład na dziecku i nastolatku i nie dbając o otoczenie, najbliższe mu otoczenie, które uczestniczy w jego życiu, naprawdę efekt tej pracy może być mało widoczny, a niekiedy no, są takie sytuacje, że też nie przychodzi. Jak na co dzień wspierać dziecko? Być ze sobą i być z drugim człowiekiem, a tego nam bardzo brakuje. Ja miałam takie refleksje, obserwując funkcjonowanie, samopoczucie dzieci, nastolatków, osób dorosłych, zwłaszcza w pandemii, gdzie miałam takie wrażenie, w sumie nie tylko ja, tak, ale jak wymieniliśmy nasze doświadczenia w środowisku, że pandemia obnażyła to, co do tej pory było deficytowe i widzieliśmy wszyscy, słyszeliśmy wszyscy, że nie funkcjonuje, nie działa i niewątpliwie ja obserwowałam taki kryzys w relacji, tak? Nie chcę generalizować, bo absolutnie to nie jest tak, że ten kryzys jest wszechobecny, ale on jest obecny, tak? Że właśnie brakuje tej uważności na siebie, na drugiego człowieka, a naprawdę w tym byciu ze sobą i z drugą osobą niewiele potrzeba. Jak zacząć i o co chodzi chociażby w takiej codzienności, biorąc pod uwagę to tempo życia, tak? Bo często osoby dorosłe, rodzice mówią: pani doktor, ale jak to pomieścić w ciągu tych 24 godzin? My tylko biegamy, jesteśmy zapracowani. Dzieci, ale więcej nastolatkowie mówią: my mamy więcej w tych szkołach niż etat dorosłego człowieka w pracy, tak? Ja wiem, jak wygląda teraz tempo życia, ale uwierzcie mi, drodzy Państwo, drogie dzieci, drodzy nastolatkowie, że w ciągu dnia nie wierzę w to, że nie znajdzie się nawet przy tak wypełnionym szczelnie dniu i tak mega zapracowanym, nie znajdzie się 15 minut, żeby pobyć ze sobą, tak? A zanika ta kultura, tak? Zanika kultura chociażby bycia ze sobą przy stole, tak? Spędzania czasu przy wspólnym posiłku. Ja rozumiem, że może być kłopot, żeby się spotkać w porze obiadu, tak? Ale kolacja, zazwyczaj tak, dzieci już są w domu, rodzice zazwyczaj też wracają do domu i nawet jeżeli nie ma takiego czasu, żeby wspólnie przygotować ten posiłek i dzielimy, tak, te role i te funkcje, to usiąść już do tego posiłku, pobyć ze sobą, tak? Cieszyć się w ogóle, delektować tym, że mamy taką możliwość, że ten świat jest tak piękny, tak? Że mamy taką cudowną ziemię, która nam daje te wszystkie dary i ludzi, którzy przyczyniają się do tego, że to jedzenie jest na stole, że dziękujemy za to wspólnie, rozmawiamy ze sobą, bo ja mówię o tym byciu, chociażby przy stole, żeby być ze sobą, bo niekiedy dopytuję, jak daję zadania na przykład moim dzieciom, pacjentom czy rodzinom, i potem, że tak powiem, odpytuję, mówię w cudzysłowie, i słyszę od rodzica: no staramy się, ale to w ogóle nie działa. Nie działa, pani doktor, no nie działa, nie mam poczucia, że jakoś odnajduję ten kontakt z tym moim nastolatkiem. I ja drążę temat, się dopytuję, no ale jak wygląda to 15 minut przy stole, albo nawet pół godziny, godzina, jest posiłek i leci serial, tak? Albo coś innego w telewizji. Nie jesteśmy ze sobą, tak? Ja nie mówię, że jest coś niewłaściwego w oglądaniu telewizji, bo również to można wykorzystać, chociażby obejrzeć ciekawy program, ciekawy film, ciekawą bajkę z dzieckiem i o tym potem podyskutować. Ile można ważnych rzeczy dowiedzieć się o swoim dziecku, ale też o sobie, nie w takiej rozmowie wypytując: no jak tam dzisiaj minął ci dzień, a jak z tym Pawłem, a jak dogadujesz się z Anią, tak, bo wtedy mniej się dowiemy. Natomiast jak damy przestrzeń, bezpieczną przestrzeń, żeby właśnie przede wszystkim pobyć ze sobą, to no właśnie, dowiedzieć się, wtedy można znacznie więcej. Czy są takie pytania, które pomogą rodzicom budować autentyczny kontakt z dzieckiem?
Ważna jest taka praktyka w tej uważności, o czym dzisiaj nawet rozmawiamy, tak? Bo jeżeli tego nie budujemy, no tak jak powiedziałam, od podstaw, tak? Czyli nie mamy tej uważności, kiedy powołujemy to dziecko na świat, tak? I zaczynamy w wieku nastoletnim naszego dziecka, to jest wtedy trudniej, tak? Naprawdę o wiele trudniej, zwłaszcza, że to jest w ogóle trudny czas dla naszych adolescentów. Ale powiedzmy, mamy rodzica, który jest uważny i dba, tak, o te relacje od dziecka w okresie wczesnodziecięcym i jest ta praktyka i mówimy o tym wzajemnym słuchaniu, o tej uważności na siebie, bardzo pomagają pytania otwarte, na przykład na co masz ochotę dzisiaj, albo czy masz ochotę, żebyśmy coś wspólnie porobili, tak? I niekiedy jest tak, że dziecko powie, niekiedy jest tak, że werbalnie albo niewerbalnie, tak, wyrazi to, na co ma ochotę, albo to, na co nie ma ochoty. To, co jest trudne dla rodzica, tak jak rozmawiam z rodzicami, to mierzenie się no właśnie z tymi trudnymi emocjami u dziecka. Czy to jest dziecko, czy nastolatek. Rodzice sobie znacznie oczywiście lepiej radzą z radością, tak, ale jak pojawia się złość, czy nawet smutek, im jest trudniej. A jak sobie przypomnę, jedną z takich bardzo ważnych rozmów z mamą mojego nastoletniego pacjenta, która mówi do mnie: pani doktor, ostatnio jak mój 14-letni syn przyszedł do mnie i powiedział: mamo, dzisiaj jest mi tak smutno, jeszcze nie wiem dlaczego, ale czy ja mogę przy tobie popłakać? Właśnie o to chodzi. Tak, pobyć ze sobą, dać przestrzeń, dając tę przestrzeń, też tak jak powiedziałam, te pytania otwarte pomagają, tak? Bo niekiedy możemy się powygłupiać z dzieckiem, pośmiać, ale czasami po prostu wspólnie popłakać albo pobyć w ciszy, tak? Nie narzucając sobie. Tak jeszcze dodam, że rozmawiając też z rodzicami, którzy szukają też różnych odpowiedzi i często są sami pogubieni, mówiąc o tym: pani doktor, jeden poradnik mówi to, drugi mówi co innego, a trzeci jeszcze co innego, ja jestem pogubiony, albo próbują gdzieś sami sobie układać pewne scenariusze, tak? I owszem, może być fajny scenariusz i pomysł w danej książce poradniku, który odpowiada Ani, ale dziecku tego rodzica może wcale nie odpowiadać, tak? Więc ja tak apeluję, słuchajmy siebie, bo to bardzo pomaga, żeby odkryć też właściwą drogę. Jaka jest rola nauczyciela w budowaniu odporności psychicznej uczniów? Taka sama rada jak dla rodzica, w sumie i nastolatka, i dla dziecka, i tak naprawdę dla każdego z nas. Czyli ja bardzo często mówię o tej uważności, ale żeby umieć rozpoznawać też potrzeby swojego ucznia, tak, jakby bycie też w kontakcie ze sobą jest niezwykle pomocne i potrzebne, bo bardzo często te emocje, które w nas się pojawiają, jednocześnie informują, tak, o tym, co może się dziać, albo co się dzieje z moim uczniem. I ja sobie zdaję sprawę z trudności, wiem, przeciążone, przeładowane klasy, tak, do zrealizowania materiał, który tak mają nauczyciele, i to jest jakby taki obszar, który tutaj wymaga też prac i rozwiązań systemowych, i o to też powinniśmy wszyscy zadbać, i dlatego też nasze środowisko psychiatrów dziecięco-młodzieżowych o to również apeluje do Ministerstwa Edukacji, że w pewnym momencie każdy z nas w pracy zawodowej, jak nie ma tego wsparcia systemowego, dochodzi do ściany, i tutaj znowu te działania muszą być dwukierunkowe, bo naprawdę nawet uważnemu nauczycielowi może być trudno, tak, w tych warunkach, o których mówimy, ale mimo wszystko, tak, jeżeli dbamy o tę relację, o właśnie otwartość na drugiego człowieka, tutaj mówimy o otwartości na ucznia, no, dbamy o tę wrażliwość, to nawet przy tym tempie w szkole, przy tym obciążeniu, o którym rozmawiamy, ryzyko, że coś nam umknie istotnego, ważnego, jest dużo mniejsze. Naprawdę jest dużo mniejsze. I można, ja bardzo często, jak rozmawiam z nauczycielami, słyszę taki głos, że no pani doktor, ale czy pani wie, jak wygląda realia, jak wyglądają realia i praca z dzieckiem w szkole, jak my jesteśmy obciążeni, ilu mamy uczniów w klasie? Ja sobie zdaję sprawę, bo mogę powiedzieć, że podobna sytuacja obecnie jest chociażby w pracy w obszarze psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, bo mamy takie potrzeby i taką ilość pacjentów,
pacjentów. Poza pracą w oddziale sama przyjmuje w poradni przyszpitalnej miesięcznie ponad setki pacjentów, tak? I jednocześnie wiem, jak bycie w uważności z tym pacjentem, z jego najbliższymi, mi pomaga w zapamiętaniu imienia, tak, tego dziecka, tego rodzica, pomimo różnych innych obowiązków, w zapamiętaniu jego historii, w takim jakby odczytywaniu sygnałów często właśnie niewerbalnych, że jednak coś się z tym moim pacjentem dzieje, albo jest mu trudno o czymś powiedzieć, tak? Więc pomimo tych trudności, które mamy obecnie, ta uważność, i będę tutaj bardzo często podkreślała to słowo i znaczenie tego słowa, tak jak mówię, pomaga nam w zmniejszeniu chociażby teraz ryzyka tych zachowań, które mogą być zagrażające dla naszego ucznia, ale też i dla innych osób. Jak wspierać wychowanków w tworzeniu bezpiecznego środowiska w relacji uczeń-uczeń? Bardzo ważny temat. Relacja uczeń-uczeń, czyli relacja dziecko-dziecko, nastolatek-nastolatek, i bardzo w sumie szeroki temat. To, co niewątpliwie tak przewrotnie zacznę, niepokoi, myślę, że nas wszystkich, to pomimo rosnącej jednak świadomości dotyczącej chociażby zdrowia psychicznego, inteligencji emocjonalnej, rośnie jednocześnie przemoc rówieśnicza i w ogóle przemoc, tak? No i można sobie zadać pytanie, dlaczego? Znowu wracam do profilaktyki, której absolutnie jest za mało, tak? I powtórzę się troszkę, ale gdyby tak od początku, czyli już na etapie przedszkola, te dzieci były uczone tej wrażliwości na siebie, na drugiego człowieka, to proszę mi uwierzyć, że ryzyko zachowań przemocowych byłoby znacznie, znacznie mniejsze. Bo w tej chwili, tak, widzimy, i często te dzieciaki czy nastolatkowie sami odwołują się do tego, że ten świat, który obserwują, jest również agresywny i przemocowy. I niestety my dorośli też jesteśmy odpowiedzialni za to, co się z tymi dziećmi, nastolatkami dzieje, bo sami niejednokrotnie dajemy taki przykład, również publicznie. Tak, wystarczy włączyć chociażby media i posłuchać, jak dorośli ze sobą rozmawiają, jak się komunikują. Tak? Mówię o odpowiedzialności dorosłych, bo jeżeli nie mamy tej wrażliwości i pozwalamy chociażby bez ograniczeń, bez żadnej takiej świadomości dotyczących zagrożeń oglądać mojemu dziecku czy nastolatkowi różne treści w telewizji, w internecie, które absolutnie mają wpływ na to, że jest większe ryzyko takich zachowań przemocowych wobec siebie również, tak, i wobec drugiego człowieka, no to my za to odpowiadamy. Więc jakby konkludując, jak uczyć, to przede wszystkim my dorośli zadbać o to, żeby dawać odpowiedni przykład. I jeszcze raz zwracam uwagę, skoncentrować się na profilaktyce, bo będę to podkreślała, nie wiem, po kilkanaście razy. Tej profilaktyki u nas w kraju brakuje. Jak pomóc uczniowi doświadczającemu przemocy w klasie? Żeby w ogóle dostrzec i wiedzieć o tym, że na przykład doszło do takiego zachowania i że mój uczeń w klasie doświadcza przemocy, albo mam ucznia, który stosuje przemoc wobec innych, ta uważność jest potrzebna, bo niekiedy wiemy, jak funkcjonuje też życie dzieci i nastolatków, i słyszymy takie komunikaty, jak rozmawiamy z dzieckiem czy z nastolatkiem po przemocy, które mówi: bałem się powiedzieć, że dlatego, że bałem się tego, że ta przemoc jeszcze ze strony kolegi będzie znacznie większa, albo że nie uzyskam adekwatnej pomocy od osoby dorosłej, bo często te dzieci mają takie doświadczenia i nastolatkowie, że niejednokrotnie albo prosili, albo zwracali uwagę i nie otrzymali odpowiedniej pomocy. Więc jakby pierwsza część, to jest bardzo ważna, tak, ta uwaga nauczyciela, żeby nawet jeżeli to dziecko nie powie, ten nastolatek nie powie, to naprawdę są sygnały, które mogą świadczyć, że coś się dzieje. Czyli problemy w nauce, jakieś inne dolegliwości, częste absencje w szkole, tak? Albo taka nieobecność na lekcjach, tak mówię w cudzysłowie, w kontekście koncentracji, skupienia uwagi. Albo w drugą stronę dziecko czy nastolatek, który nie sprawiał żadnych problemów, tak, wychowawczych, zaczyna coś się z nim dziać. Pojawiają się zachowania problemowe czy niepożądane. Czyli
tak? Każda zmiana w samopoczuciu czy zachowaniu naszego ucznia. Ale to jest jakby jedno, jeżeli nam ten uczeń nie mówi. Druga część, jeżeli mamy taką sytuację, że przyjdzie do nas dziecko czy nastolatek i powie wprost, to absolutnie jest potrzebna i konieczna reakcja. I w zależności od stopnia tej przemocy, której to dziecko doznało, to oczywiście interwencje mogą być odmienne, tak? Bo niekiedy może być taka sytuacja, że absolutnie musimy powiadomić od razu policję i odpowiednie organy i instytucje. Może być taka sytuacja, jak chociażby dotycząca przemocy emocjonalnej, na przykład wykluczenie, czy obgadywanie dziewczynek przez dziewczynki, tak? Czy wyzwiska, czy jakieś obraźliwe sformułowania, to wtedy absolutnie na terenie szkoły wyjaśniamy tę sytuację i sprawdzamy, czy to i te interwencje, i te tak działania, które podjęliśmy, one się sprawdziły. Bo często z kolei my jako specjaliści mamy takie doświadczenia, że jest podjęta interwencja i działanie dotyczące zgłoszenia przemocy i jest to ucięte w pewnym sensie, tak powiem obrazowo. Nie ma takiego tej ciągłości, tak? Nie ma sprawdzenia, jak to funkcjonuje, tak? Jak to działa. A bardzo często jest tak, że na przykład jest interwencja, spotkanie, na spotkaniu w obecności powiedzmy nauczyciela, czy nawet i rodziców, pedagoga, przemocowa osoba przeprasza, tak? Kolegę czy koleżankę, która z jego strony doświadczyła tej przemocy. Potem nie ma sprawdzenia, jak to funkcjonuje dalej w życiu, tak, klasowym czy w życiu szkolnym, a to dziecko doświadcza na przykład jeszcze większej przemocy i wtedy mamy dramat, tak? Więc absolutnie jakby ciągłość tej naszej interwencji, która została podjęta, wdrożona i sprawdzenie tego. Jak wspierać nauczycieli, by byli wsparciem dla uczniów? Rozmawiamy o takich oddziaływaniach kompleksowych, jak ja to ujmę, skierowanych do wszystkich, to również i mam na myśli tutaj pomoc, która powinna mieć miejsce dla nauczycieli, dla pedagogów, dla psychologów szkolnych, bo nasze czasy to jest mega wyzwanie, to jest bardzo duże wyzwanie i również i państwa środowisko takiej pomocy potrzebuje, bo tu mówimy teraz o takiej potrzebie właśnie tych oddziaływań wielokierunkowych, tak? Mówimy o profilaktyce, ale jednocześnie mamy taką rzeczywistość, że również ta pomoc, i to także mam na myśli profilaktykę, powinna być skierowana i do rodziców, tak, czy opiekunów faktycznych dziecka, ale również i do nauczycieli, do pedagogów i do psychologów, bo często jak rozmawiam z nauczycielami, to też czuję ich bezradność, czuję tak, ich taką potrzebę właśnie tego wsparcia i taki komunikat: pani doktor, ale ja nie byłam tego uczona na studiach, tak? Ja czasami błądzę po omacku, wiem, są źródła, są materiały, staram się i dlatego to jest taki głos, który powinni usłyszeć również decydenci, tak? Który również kierujemy do Ministerstwa Edukacji, bo to są takie potrzeby. Również i potrzeba, uważam, i to jest też mój głos między innymi, w zakresie współpracy pomiędzy ochroną zdrowia, a chociażby systemem oświaty, bo bardzo często to są nasze wspólne dzieci, tak? Państwa uczniowie, nasi pacjenci i tutaj bez wspólnego działania, bez takiej współpracy naprawdę też niewiele nam się uda zrobić. I jak czasami są takie sytuacje, gdzie trzeba podjąć interwencję i wiem, że nawet wsparcie pedagoga czy psychologa na terenie szkoły może być niewystarczające, chociażby próba samobójcza w klasie, czy śmierć samobójcza dziecka czy nastolatka w klasie. I tutaj aż się prosi, żeby w takiej sytuacji szkoła otrzymała pomoc specjalistów, którzy z kolei już pracują w ochronie zdrowia. I to są rozwiązania na takim już poziomie systemowym, które w mojej ocenie należałoby wprowadzić, tak? I należałoby nad tym wspólnie porozmawiać, jakby mając na myśli, to mam głównie na myśli, żeby to zaczęło funkcjonować. Jakie przesłanie ma pani do ludzi młodych? Powiem tak, spotkałam się kiedyś z przecudownym sformułowaniem: każde dziecko ma talent. I to jest prawda. Każde dziecko ma talent.
tak? Tylko bardzo często jest mi przykro o tym powiedzieć, ale to jest odpowiedzialność po stronie dorosłych, którzy nie doceniają tego, nie widzą. Mało tego, są takie sytuacje, że wręcz gaszą tak ten talent, który u dziecka jest obecny. Każdy z nas, każdy tutaj funkcjonujący, żyjący na tej ziemi naprawdę ma wspaniałe, cudowne cechy i ma zasoby, które dają mu potencjał, dają mu siłę i są jego mocną stroną, tak? Co robić, żeby pamiętać o tym, żeby o to zadbać? To są takie rady. Uwielbiam patrzeć na reakcję moich nastolatków, nastoletnich pacjentów, jak zaczynamy o tym rozmawiać i na przykład kieruję taki komunikat do Ani, do Krzysia, do Pawełka, tak? Że nie ma nic piękniejszego, jak zaczynać dzień, witając ten dzień, otwieram oczy i tak naprawdę z taką wdzięcznością na to, co mnie otacza. I nieraz widzę taką minę. Tak, tutaj mi nie wychodzi, to jest nie tak, to jest nie tak, ale okej. Tak, wiemy, że są pewne sytuacje, które są trudne, natomiast zapominamy o tym, co jest ważne, chociażby o tym, że mamy oczy, którymi możemy oglądać ten piękny świat, jesteśmy sprawni fizycznie, tak, że możemy, nie wiem, eksplorować właśnie ten świat. Nawet jeżeli mamy jakieś deficyty, to zawsze, zawsze znajdzie się cecha, która jest piękna i na którą warto się skupić. Czyli generalnie bardzo pomaga nam jakby patrzenie na siebie przez pryzmat tych pozytywnych, tak, wartości sytuacji, przypominanie sobie na przykład takich zdarzeń, gdzie dałem radę, gdzie poradziłem sobie, ale jednocześnie bycie w takiej prawdzie, tak, czyli niezaprzeczanie temu, co z kolei nie wychodzi nam albo co jest trudne, bo to jest z kolei obszar do pracy, ale nie na zasadzie, ale jestem beznadziejny, bo mi to nie wyszło, tylko kurczę, co się zadziało, że na przykład, nie wiem, tu mi nie poszło albo tutaj nie dałem rady, czyli szukamy odpowiedzi, tak, czyli mamy w sobie taką otwartość i gotowość, ale żeby ona była, żebyśmy się nie bali tego, tak, i nie bali tych wyzwań, to naprawdę nie ma nic lepszego, jak pamiętanie każdego dnia, ile mamy cudownych cech, ile cudowności w sobie samym, tak, to naprawdę pomaga. Naprawdę. Akademia dobrego tematu. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.dobrytemat.pl. Subskrybuj kanał Dobry Temat i kliknij w dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych materiałów.